Cześć, witam was serdecznie w jastarni. Dzisiaj jastarnia. Pogoda jest taka, jaka jest. Trochę jest wiatru, trochę chwilami wychodzi słońce, ale mnie to nie przeraża. Lecimy dalej na jastarni. Słuchajcie, tutaj na molo bardzo wieje. Pewno są zakłócenia, dlatego wrzucę tutaj muzykę przy tym przejściu molo i za molem włączę swoje gadanie. Także posłuchajcie muzyki chwilę. Tam między zabudowaniami powinno być mniej wiatru, a więc lećmy właśnie tam. Jeszcze może podejdziemy, słuchajcie, na chwilę do portu. Chcę, żebyście zobaczyli, jak dzisiaj wygląda port. Nie idziemy tutaj brzegiem przy zatoce, z tego względu, że może ze względu na wiatr. O, może tak to ujmę. Słuchajcie, a przejdziemy się tutaj kawałek tą uliczką. Teraz którą? Prosto czy w moje prawo? Oto jest pytanie. Port Rybacki, jak widzicie, tutaj jest taka strzałka 200 metrów. Ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak wygląda właśnie ten główny deptak. Kawałek sobie pojedziemy i wtedy skręcimy na port. Zarówno port rybacki, jak i jachtowo-żaglowy. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj taka knajpka jest. Ona jest czynna dzisiaj. Tutaj z kolei lody. Nie wiem czemu, zawsze mi zamykają lody, jak ja tu przyjeżdżam. Szczególnie w zimę, a ja bym się w zimę po prostu wybrał na lody. A tutaj spójrzcie, tu właśnie tak to wygląda. Tu widzicie tą knajpeczkę, o której wam mówiłem. A tu kolejne lody, może będą czynne.
Słuchajcie, czynne lody w zimę, super sprawa. Nie, też są zamknięte. Niestety, wszystko jest pozamykane. Niestety, mogę się tylko nacieszyć wspomnieniem smaku tych lodów. No i słuchajcie, lecimy do głównej ulicy i tam sobie skręcimy na port. Na port. W Jastarni. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w Jastarni. Tak jak, słuchajcie, wam powiedziałem, zejdziemy od wody, się oddalimy od zatoki i wiatru stanie. No i tak się stało. Jeszcze chwilowy, być może dyskomfort będzie w momencie, jak będziemy przy porcie. Słuchajcie, już skręciłem z tego głównego deptaka i kieruję się w stronę portu. Tu widzicie bursztynka, tam znaki na muszelkę, że tu musicie wjechać. Czyli wszystko, co czeka na was w lato. Wszystkie te pensjonaty, wszystkie te miejsca wypoczynku. Kiedyś to się w ogóle nazywało chata u rybaka, ale teraz każdy rybak ma taką chatę, że łowienie ryb jest przy okazji. Słuchajcie, to jest konik morski, że łowienie ryb jest przy okazji, chociaż łowienie ryb też się zrobiło dobrym biznesem. Jak ktoś potrafi i ma możliwości do wędzenia tych rybek, no to, że tak powiem, ma dobry fach w ręku i pieniądz raczej jego będzie się trzymał. Kiedyś łowienie ryb nie było tak dobrym zajęciem, no ale przede wszystkim, jak widzicie, to tu pensjonat na pensjonacie i pensjonatem pogania. Słuchajcie, przed chwilą trochę przyspieszyłem bez zapowiedzi. Mam nadzieję, że mieliście założone pasy i że nie wyrywało was siedzenia. Ale teraz zwolniłem. Dlaczego przyspieszyłem? Bo był taki trochę jednostajny obraz tych pensjonatów, domów przerobionych właśnie na pensjonaty. A tu już w oddali widzicie port rybacki. Trochę będziemy musieli tutaj pozakręcać, powykręcać i się dostaniemy do tego portu. Oczywiście, że tu jak pójdziemy prosto, jesteśmy prosto w porcie. Tutaj trochę by się zmieniać, ale to musimy znieść, a jak zniesiemy, już dalej będzie lepiej. Chodźcie ze mną na wiaterek. Słuchajcie, jesteśmy na rogu ulic Szyprów i Portowej i wchodzimy sobie do portu rybackiego. Tam widzicie różne zabudowania portowe, busmonat portu czy kapitanat. Teraz wam już tego nie powiem, ale w każdym razie administracja portu. A tutaj kutry, spójrzcie, jakie przepiękne, na tyle zaparkowanego samochodu rybaka. To, co słyszycie, to drobne naprawy kutrów. A tutaj przepiękne rekin. A, przepiękne zęby. Aj, odsunę się od tych zębów. Oczywiście żartuję. Słuchajcie, lecimy sobie po porcie, podziwiamy te kutry. To jedno z moich ulubionych miejsc właśnie na spacer. Często przejeżdżając tutaj samochodem, właśnie tutaj na parkingu
zatrzymywałem się kilka chwil w porcie i dalej jazda. Spójrzcie, jeszcze spojrzenie tutaj w tą stronę, a my idziemy w kierunku żaglówek, w kierunku łódek bardziej wypoczynkowych niż tych rybackich, czyli firmowych, zawodowych, czyli tych związanych z wykonywaniem zawodu rybaka. O, może to jest najlepsze określenie. Patrzcie, jak tutaj ten kuter się kołysze. Fajnie to widać. Tu z kolei spójrzcie na ten ogrom właśnie różnego sprzętu wodnego zaparkowany na zewnątrz. Oczywiście to jest miejsce, gdzie są one zrzucane na wodę albo z wody przenoszone właśnie tutaj na różne takie platformy, na których obecnie stoją. To nie jest skuter, to co przed nami, to zapewne się domyślacie. A tutaj patrzcie, jakie fajne w takich strojach ochronnych, tak żartobliwie to nazwę. No i spójrzcie, dzisiaj fajne są chmurki, fajne jest niebo. Mam nadzieję, że jak dojdziemy nad morze, to będzie przepięknie. Taki dzisiaj mamy sobie spokojny spacerek. Chciałoby się rzec romantyczny, ale jest samotny, czyli nie jest romantyczny, słuchajcie. No i zmierzamy na tą część bardziej jachtową, bardziej żaglówkową. Tu idziemy po takiej części betonowej. Za chwilę będzie taka ładniejsza część, już część z, że tak powiem, chodnik będzie z deski. To jest ładniejsze, to się bardziej podoba. No to jest bardziej takie efektowne, efekciarskie, no może nawet efekciarskie. No i dalej zmierzamy. Dalej. Port jest tutaj dosyć spory. On ma pewną konotację historyczną. Mówię o czasie II wojny światowej, ale jeżeli chcecie ją poznać, no to oczywiście obejrzyjcie mój film na YouTube z Juratem. No i słuchajcie, patrzcie, jaki to jest duży szpaler tych łódek. Jaki duży, może nie? Fajnie one wyglądają w tych chmurach, tutaj białe, chmury takie szare. Fajnie to wygląda. No i zmierzamy do tych moich ulubionych łódeczek tutaj zaparkowanych. Kogoś może irytować to słowo zaparkowanych, ale ja je będę ukrzywał, także spokojnie. A gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy, to nam mówi ta tutaj tablica informacyjna, jastarnia, przystań jachtowa. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli się coś, czegoś dowiedzieć, to tutaj macie informacje, będziecie mogli ją przeczytać albo obejrzycie mój film na YouTube, tam trochę więcej w tym temacie. Film, nie relacje. Słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj na jeden z pomostów. Zresztą też mój ulubiony, bo tutaj moja ulubiona żeglóweczka stoi. I chwilę popatrzymy sobie z tej perspektywy na te wody zatoki. O, spójrzcie, to właśnie jest ta piękna perspektywa. A tutaj miejsce, w którym byliśmy, tam daleko, hen daleko byliśmy. Może jeszcze na innych relacjach będziemy. Złe słowo, może na pewno będziemy, słuchajcie. Może
może jesienią, może na wiosnę, może będziemy w zimę, ale jak będzie śnieg, nie w taką zimę jak dzisiaj, tylko w taką prawdziwą zimę, kiedy to będzie śmienić śnieg. Słuchajcie, możecie oczywiście na YouTube zobaczyć mój film, między innymi z tego miejsca, gdzie to wszystko jest pokryte śniegiem, a zamiast wody jest lód. Oczywiście widoczny, bo woda jest, ale widzicie tutaj we wszystkich miejscach wodę, lód, a tutaj na tych chodnikach po prostu śnieg. Wiecie, jak to cudownie wygląda? Jeszcze robiłem to o złotej godzinie. Złota godzina to jest taka godzina, w której wszystko staje się błękitne. Nawet niebo, które jest szare, przez aparat jest odbierane jako błękit. Także przepięknie. Tutaj miałem przygodę ze szczurem, ale to w jednej z relacji wam opowiadałem i nie będę tą samą opowieścią was dzisiaj męczył. Spójrzcie, to jest nowe nabrzeże, niedawno jest zrobione. Będziemy się żegnać z portem. Przejdziemy się górną promenadą i będziemy szli w kierunku morza. Słuchajcie, port już jest coraz bardziej z tyłu. Coraz bardziej się oddalamy od niego. Tu jeszcze możecie przeczytać sobie informacje na temat tego, co tutaj się działo w 1939 roku. Tutaj na tej tablicy informacyjnej. No i jak przeczytacie, pędzimy dalej na przejście dla pieszych. O, tu jeszcze łódeczkę możecie sobie, o, że tak powiem, ją z bliska obejrzeć. A tu już inne pojazdy zaparkowane. No i słuchajcie, powoli nam tak się rozjaśnia. Powoli wychodzi słoneczko i zapewne będzie dzisiaj jeszcze pięknie. Będzie ładnie. A my przechodzimy tutaj na drugą stronę sobie szybciutko, żeby nie zakłócać samochodom jazdy. Zawsze szanujmy siebie. Kierowcy nas szanują, my kierowców szanujmy. Zasada wzajemności. No i słuchajcie, trochę zmienię perspektywę patrzenia. Ona taką. I słuchajcie, tutaj sobie wejdziemy w jedną z tych uliczek. Czy chciałem wejść w tą? Być może. Być może. Co chciałem zobaczyć? Zobaczycie to, co chciałem zobaczyć. Ale żeby was nie męczyć tą trasą, to trochę przyspieszę. No i słuchajcie, trafiliśmy tutaj ulica Cejnowy, tutaj ulica Rybacka, tutaj plac Świętej Rozalii. I tutaj jest przepiękna kapliczka. Kapliczka Świętej Rozalii. Podejdziemy na momencik i dalej spacerujemy. Patrzcie, to jest ta kapliczka. Jak widzicie, cały czas jest ozdobiona. O. No i tak ona wygląda. Patrzcie, jaki tutaj jest ładny dom. Tu kolejny, spójrzcie, bardzo ładny. A my już się rozstajemy z tym placem i lecimy dalej. Więcej o tej kapliczce mówię na moim filmie z jastarni. Obejrzyjcie go. Słuchajcie, a tu jest przepiękne, duże drzewo
co to za drzewo? Co to może być za drzewo? Słuchajcie, patrzcie. Pod gałęziami teraz jest taki brak przejścia. Jeszcze niedawno można było przejść sobie na drugą stronę. No praktycznie to jest, prawdopodobnie to jest ze względów bezpieczeństwa, bo te gałęzie dosyć długie są. Nie pamiętam, ale chyba nawet i 9 albo 7 metrów mają te gałęzie. O, spójrzcie, co to jest za drzewo? Słuchajcie, to drzewo ma 18 metrów wysokości, 24 metry w obwodzie. Także takie potężne to jest drzewo. Słuchajcie, i z tym drzewem jest związana pewna historia. Bodajże jest to historia Walentego Struka. Możecie ją poznać też oglądając mój film na YouTube, słuchajcie, z Jastarni. Spójrzmy jeszcze raz na to drzewo, jak ono przepięknie tutaj się prezentuje. A my lecimy uliczkami w kierunku, zobaczycie. Zawsze mi się podoba ten tutaj z przodu domek. Spójrzcie, taka chata rybacka. Zresztą tutaj jest więcej takich, na przykład ta. Patrzcie, jak tu kot sobie usiadł. O, kot sobie usiadł i się tak patrzy. Widzicie tego kota? Spójrzcie. Nawet się spojrzał na nas, patrzy się, przepięknie to wygląda. No ale cóż, nie mamy czasu, żeby się zapatrzeć, musimy lecieć dalej. Te chaty rybackie naprawdę mają swój urok. Nie jest to, nie są to teraz to, co budują takie pensjonaty piętrowe a la nowoczesne blokowicha. Jeszcze z tej perspektywy chwilę wam chciałem pokazać ten dom i lecimy dalej. Lecimy sobie na główną ulicę. Jeszcze tutaj patrzcie, taki jest, zanim się wybudował drugi, czyli podstawą do wybudowania jest zawsze ziemia. Jak się ma ziemię, to jest wszystko łatwiejsze. I tutaj też tak było. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Półwysep Helski niegdyś ileś wysepek porozdzielanych. Czy to tak de facto były wysepki? Tutaj historycy się nie zgadzają. Niektórzy twierdzą, że to był jeden półwysep cały czas, niektórzy, że to wysepki. Niektórzy analizowali mapy. Większość map mówi o jednym ciągu, ale był co chwilę przerywany. Także z tej perspektywy można powiedzieć o wysepkach. Słuchajcie, i to miejsca, w których spożywacie w lato posiłki, a dzisiaj one wyglądają na zamknięte. Słuchajcie, no co jest? Ja przyjeżdżam, jest wszystko pozamykane. Jak to tak można? Nie rozumiem tego. Dosłownie tego nie rozumiem. I jeszcze jedno przejście. Tutaj jedną z ulic. To jest w zasadzie taka główna niegdyś ulica przelotowa między Władysławowem a Helem. Ale obecnie główną zrobiono tam, gdzie przed chwilą przechodziliśmy. A ta jest taka jakby równoległa boczna do niej, ale stanowiąca jakby taki ciąg handlowy. Przy niej się wygospodarował właśnie taki ciąg handlowy. Oczywiście
na lato handlowe, bo patrzcie jak to w zimę wygląda. W zimę w środku tu nic nie ma, a w lato tam były akurat pierogi domowe. Ciekaw jestem, czy lubicie pierogi. Może ktoś powie, czy lubi pierogi, bo to są, że tak powiem, nasz polski wyrób, taki znany chyba na świecie już nawet. Ja uwielbiam pierogi pod każdą postacią, w każdym, praktycznie prawie z każdym nadzieniem, najmniej na słodko, ale reszta to uwielbiam. Chociaż na słodko czasem też zjem. Miałem okazję być w takiej, że tak powiem, przyjechać gdzie do pewnej miejscowości, gdzie obsługiwało koło gospodyń wiejskich jakby jedzenie. No i tam pierogi były z jagodami. No, przecudowna, przepyszna sprawa. Słuchajcie, tutaj widzicie kolejną kapliczkę. Nie to, żebym zwiedzał kapliczki w Jastarni, ale jest na naszej drodze, więc chciałem wam ją pokazać. A jesteśmy takim trochę w miejscu mniej atrakcyjnym. I słuchajcie, to mi się zawsze podoba to, że na podwórku jest jakiś jacht, jakaś łódka, jest coś zaparkowane. Coś takiego do pływania. A tu wyszliśmy na właśnie miejsce, w którym byliśmy, tylko z drugiej strony. Słuchajcie, bo dlaczego oglądać wszystko z jednej strony, jak można z dwóch? Tego potrzebowałem. Zaraz wrócę do żywych. Jeżeli to słyszeliście, to mój telefon się odezwał do mnie, a dlatego, że poczuł ładowarkę. Słuchajcie, a tutaj widzicie takie domki, w których zapewne mieszkacie tutaj wakacje. One częściowo są rozebrane, częściowo nie. Ale to jest teren właśnie wakacje zupełnie inaczej wyglądający. A dzisiaj tak mi ciekawie. Patrzcie. No ale pokazuję wam Jastarnię taką, jaka ona jest. A my sobie za chwilę skręcimy w deptak i za chwilę pomaszerujemy właśnie deptakiem. Jeszcze kawałek. Za chwilę przyspieszę, tylko przejdę ulicę na drugą stronę i wówczas dostanę przyspieszenia. A więc słuchajcie, przyspieszam. Słuchajcie, z powrotem zwalniam. Tutaj jest właśnie ta promenada, którą szliśmy, ale przerwaliśmy, bo skręciliśmy do portu. A teraz pójdziemy nią w drugą stronę. Spójrzcie, tutaj nawet dzisiaj możecie sobie pamiątki kupić. O, takie różne. Nawet magnesy i inne rzeczy, kubki. Także mimo wszystko coś tam tutaj funkcjonuje. Idziemy sobie ulicą Strzelmaszczyka. Kto to był? To był ostatni praktycznie w 1939 roku włodarz miejski. No wiadomo, że Półwysep Halski kiedy się poddał, a on do samego końca sprawował tutaj w Jastarni swoją funkcję i dlatego został tutaj upamiętniony.
Słuchajcie, lecimy dalej, ja może przejdę na chwilę na drugą stronę. Zobaczymy, jak się idzie po drugiej stronie. Tam, jakbyśmy prosto poszli, to jest molo, a my idziemy w przeciwnym kierunku do mola. Do mola, jak to zabrzmiało? Jak te mole, które czasem w szafie i te kulki na te mole się bierze. A dobra, nie mówię, zapewne wiecie, o co chodzi. Do mola. Słyszycie dzwony kościelne? Gdzieś tam w oddali. Ale czy to są kościelne? No, prawdopodobnie kościelne, bo jakie inne dzwony? Chyba że ratusz. Też czasem niektóre ratusze mają taką melodyjną, czy melodię z dzwonów właśnie. A tu możecie zobaczyć. O, to jest knajpka akurat, ale fajne. Fajne tutaj. Tu Mikołaja macie. Sobie usiadł tam i siedzi. I nie wiadomo, na co czeka. Ale może się doczeka. Słuchajcie, jeszcze takie spojrzenie retrospektywne, czyli w tył, czyli tam, gdzie byliśmy. I dalej lecimy w przód. Jeżeli się mnie pytaliście, gdzie tu są toalety niektórzy, to tutaj akurat jest ta toaleta. Musicie mieć monetę, która później jest wam. Za bardzo się rozpędziłem. Chciałem powiedzieć, jest wam zwracana. Nie jest wam zwracana. Tu widzicie knajpkę. Knajpka jest zamknięta. Zresztą jak widzicie, w środku brud i emocje. A tutaj naprzeciwko restauracja Łóżko. Może podejdziemy do łóżka. O, tu jest restauracja Łóżko. Tutaj możecie zapewne coś zjeść, bo to jest otwarte. Zobaczmy, jakie ceny są w Łóżku. O, to widzicie. Tak mniej więcej to wygląda cenowo. A my sobie pozmierzamy dalej. Czyli do Łóżka możecie przyjść i coś zjeść. A my lecimy. Słuchajcie. Dalej. No i słuchajcie. Przejdziemy sobie tą ulicą. I lecimy nad morze. A nad morzem. A może przy wyjściu z nad morza, przy latarni morskiej. A może kawałek dalej. Zakończymy tą relację dzisiejszą. Mam nadzieję, że jesternia o tej porze roku wam się podoba. No szkoda, że nie ma śniegu, bo w śniegu byłaby jeszcze ładniejsza. No ale tak jak mówię, możecie zobaczyć jesternię w śniegu w moim zeszłorocznym filmie. Trochę mi się język poplątał. W moim zeszłorocznym filmie z jastarni. Przepiękny śnieg tutaj leżał wtedy i przepięknie to wyglądało. Zapraszam was do poszukania, do obejrzenia tego filmu. Słuchajcie, my idziemy w kierunku kościoła. Tutaj mijamy wejścia na dworzec PKP w Jastarni. To dla tych, którzy przyjechali koleją, żeby wiedzieli, w którym miejscu Jastarni właśnie wysiedli. Oczywiście w Jastarni są dwa przystanki PKP, a wysiadacie na tym, którym jest tylko napis Jastarnia. Proste. Słuchajcie, przez moment chciałem zmienić swoją trasę, ale jednak tego nie uczynię. Patrzcie, jakie tutaj przepiękne domki wystrojone. Tak jeszcze świątecznie. Tu gdzieś w oddali też widać wystrój świąteczny. A my sobie przejdziemy.
przejdziemy na drugą stronę. I pomaszerujemy właśnie tutaj wokół dworca kolejowego. Ale tą tutaj oto ulicą. Słuchajcie, popatrzcie, jak nagle tutaj o tej porze roku, a w zasadzie już wcześniej, ale o tej porze to widać, zamarł handel. Wszystko pozamykane. Ci ludzie, którzy tutaj pracowali, muszą się zająć czymś zupełnie innym, tak żeby zarobić na życie. No, tutaj jest też kwestia tego, że niektórzy tutaj żyją z wakacji przez trochę więcej miesięcy. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. To kiedyś ponoć z wakacji, z dobrych wakacji szło spokojnie przeżyć cały rok. Teraz nie wiem, jak to jest, ale jak patrzę na ceny, to myślę, że z powrotem do tego się zbliżamy. Słuchajcie, tak jak widzicie, wszystkie tutaj sklepiki zamknięte, no ale jak żeby miały być otwarte, skoro tutaj taki napis, wakacyjna moda, a już jest przecież po wakacjach, no to nie mogą być otwarte. My sobie przejdziemy na drugą stronę. Ja to tak trochę krążę między tymi stronami, ale spójrzcie, tutaj pensjonat, w pensjonacie nawet dzisiaj żadne światło się nie pali, także zamknięty na cztery spusty. Słuchajcie, i widzicie tutaj kolejną kapliczkę, także miejscowość, w której sporo jest kapliczek. Słuchajcie, jesternia, tak trochę historycznie nawiążę, bo dzisiaj jakby jeszcze o historii w ogóle wam nie opowiadałem. Jesternia kiedyś dzieliła się, to były dwie miejscowości, jedna Jesternia Bór i ta Jesternia Bór była tak zwaną Jestrnią Gdańską. A dlaczego Gdańską? No bo należała do miasta Gdańska, była własnością miasta Gdańska. I druga część tej jastarni to była jastarnia Pucka i ta część jastarni z kolei należała bezpośrednio do Pucka, do Polski. Słuchajcie, no i my teraz wędrujemy oczywiście po tej jastarni Puckiej, tej części polskiej. Tutaj w XIX wieku, XVIII wieku bardziej. Pani Przepędowska wybudowała, czy ufundowała drewniany kościół właśnie tutaj w tej części. Może to był nawet bardziej, była bardziej kaplica niż kościół, ale taki obiekt sakralny, który w okresie międzywojennym został zastąpiony kościołem z cegły. I właśnie do tego kościoła teraz zmierzamy. Jak widzicie, pieczywko musi być, czyli to jest najlepszy element handlu obecnie. Słuchajcie, jastarnie te nie tylko różniły się, kto był ich właścicielem, ale również wyznaniem. Ciekawe, co? Wyznaniem różniły się w taki sposób, że ta jastarnia Gdańska była wyznania protestanckiego głównie, a ta jest jastarnia Pucka katolickiego. To wynikało z tego, że Gdańsk był protestancki, Polska katolicka. No i tutaj ten sam podział został jakby zachowany. Słuchajcie, tak patrzę, co jest w tamtej uliczce. Tak mi trochę to ciekawi, żeby nie przejść tamtą, ale dobra, idziemy tędy. Słuchajcie, no i
Także widzicie, że to nie tylko był podział, że tak powiem, własnościowy, ale również podział religijny. I nawet powiem wam więcej. Te dwie jastarnie miały własne cmentarze. Jeden był tutaj przy jastarni Puckiej, a drugi przy jastarni Gdańskiej. W momencie, jak to jeden właściciel był, zlikwidowano ten cmentarz przy jastarni Gdańskiej. Tam jest teraz taki pomnik. Możecie zobaczyć w moich poprzednich relacjach, czy kolejnych też na pewno będzie pokazane to miejsce. Praktycznie nad zalewem i obecnie się chowa zmarłych. Tutaj na tym cmentarzu byłej jastarni Puckiej. To jest taki krótki wątek historyczny. Tak go ująłem, żebyśmy mogli sobie tutaj przejść. A my idziemy ku kolejnej kapliczce, ale nie tylko kapliczce. Zobaczycie trochę więcej. Widzicie wieżę kościoła już. Za kapliczką dom rybaka. Tutaj czerwony dach domu rybaka. Tutaj mijamy z boku kapliczkę. Jeszcze wam ją z przodu pokażę. O, z przodu. Tak wygląda. Tutaj jest chata rybacka z 1881 roku. Przejdziemy tutaj na tyły i od tyłu ją całą zobaczymy. Spójrzcie, przepiękna chata. W oddali, który widzicie, wieżę kościoła. To jest ten kościół, który został zbudowany w okresie międzywojennym na miejsce tego drewnianego kościoła. Bardzo mi się podobają te niebieskie okiennice i fajnie się komponują z białym i fajnie się komponują z czarnym. Także bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj macie tablicę taką informacyjną, z której możecie wyczytać ciekawostki na temat właśnie rybaków i tej chaty ogólnie. Słuchajcie, a my zmierzamy dalej tutaj między takimi zabudowaniami, jakby na miejsce czy w pobliżu kościoła, bo do kościoła nie będziemy wchodzić. To sobie wiecie, jak tutaj przyjedziecie. Przepiękne drzwi tego kościoła. O nich też dwa słowa mówię w mojej relacji, w moim filmie, który możecie zobaczyć na YouTube. Zapraszam do poszukania jego i obejrzenia. Ja się trochę oddalę, żeby wam w całości pokazać ten kościół, jak on wygląda. A może tutaj już go trochę lepiej będzie widać. O, spójrzcie. To jest całej okazałości właśnie ten oto kościół w jastarni. A my zmierzamy teraz ku plaży. Tutaj macie chatkę, w której mieszkał jeden z poetów kaszubskich, dziennikarz, ale o tym w innej mojej relacji. Spójrzcie jeszcze z tej perspektywy na ten piękny kościół. No i słuchajcie, idziemy w zasadzie obok cmentarza za chwilę, ale kierunek nie cmentarz, tylko plaża. Tutaj macie jeszcze kolejną kapliczkę. Ta kapliczka jest z kolei z figurą z ołtarza papieskiego z hipodromu w Sopocie. To jest wizyta papieska Jana Pawła II właśnie w Sopocie. Te figurki możecie znaleźć w różnych częściach właśnie Pomorza. No i trochę ich jest tutaj na Półwyspie Helskim. Słuchajcie, idziemy właśnie wzdłuż tego cmentarza. Tutaj o, do plaży. Trochę deszcz zaczął padać. Mam nadzieję, że macie parasol ze sobą, że macie się pod czym schować. Jeżeli macie,
to super. To się cieszę. Weź kilka kroków, teraz przejdziemy przez tory kolejowe. Trzeba się spojrzeć zawsze w jedną i w drugą stronę i później w tą samą pierwszą stronę, tak żeby nic nas nie przejechało. Słuchajcie, no i biegniemy sobie swobodnie w kierunku plaży. A ja może trochę przyspieszę. Słuchajcie, i to co widzicie, to też jest jastarnia. To jest właśnie ten cmentarz, a w oddali kościół jastarni. Nie przyspieszyłem, ale chciałem jeszcze wam tą perspektywę tutaj pokazać. No i słuchajcie, lecimy w kierunku plaży i za chwilę po prostu przyspieszę. Ale to jeszcze momencik, zanim po prostu to się stanie. Słuchajcie, i po prostu przyspieszam. Tutaj macie taki przybytek, gdzie w lato możecie zjeść, ale po lecie wygląda to trochę jak ruina. Chodźmy. Chodźmy na te same nasze piękne morze. Plaża dzisiaj jest krótka, bynajmniej w tym miejscu. Ale jak dla mnie wystarczy, chociaż tyle. Słuchajcie, tutaj różne, widzicie, pojazdy, które poszerzają plażę, piasek przesuwają, tak żeby plaża, żeby woda nie zabrała więcej plaży. Czyli na plaży sprzęt ciężki, a my sobie pójdziemy swobodnym spacerkiem w drugą stronę. Tu widzicie rybackie kutry. Miały taką tutaj miejsce, gdzie liną było przyczepiane, tak żeby nie odpłynęły na noc czy na postój. Patrzcie, słoneczko w oddali tak lekko wychodzi, nieśmiało. A my idziemy wzdłuż morza. Słuchajcie, posłuchajcie chwilę tego szumu morza. Ja tak na minutę się wyłączę z moim gadaniem, a wy chwilę posłuchajcie. Za minutę wracam do was. Słuchajcie, słoneczko nieśmiało już się schowało za chmurami, także nieśmiało wyglądało, ale niestety nie ma go. Ale słuchajcie, nie będę płakał, jest morze, są piękne chmury i jest przecudownie. Słuchajcie, taki szum morza. To tak de facto muzyka dla moich uszu.
to jest to, co mnie zawsze odpręża, relaksuje. To jest to, co powoduje, że mam uśmiech na twarzy. To jest to, co powoduje, że mam pozytywne myśli. To jest to, co powoduje, że czuję się szczęśliwy. Słuchajcie, także polecam wam to samo. Recepta jest sprawdzona. Nie tylko ja, że tak powiem, do tego doszedłem. Tak się zastanawiam, że chyba mógłbym być rybakiem. Tylko szkoda by było mi tych ryb. Chociaż z drugiej strony człowiek je zjada. Ale co innego, jak jest ryba przygotowana, filet z ryby, a co innego, jak jest żywa ryba. Ach, dobra, dosyć tych wywodów. Tutaj macie wejście numer 48, Jastarnia, a my sobie jeszcze kilka kroków zrobimy do innego wejścia. Patrzcie, jakie morze jest zburzone. O, tam się aż te fale się pienią tutaj. Taki szum, takie morze uderzające w brzeg. Coś pięknego. I trochę teraz już obecnie wiaterku. Ale taki przyjemny dosyć wiaterek. Także bez jakichś negatywnych odczuć. Już dochodzimy do kolejnego wyjścia czy wejścia numer 49. Także jeszcze momencik i będziemy przy tym wejściu. Ale przejdziemy sobie jeszcze, żeby mieć jakąś przyjemność z tego spaceru do następnego wyjścia i nim wyjdziemy. Skoro wychodzimy, to chyba wyjścia. Ale jak z drugiej strony byśmy szli, to wejścia. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Czemu ja mam to tłumaczyć? Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, lecimy. Jeszcze chwilę tego morza. Jeszcze chwilę szumu. Jeszcze chwilę tych pięknych chmur, którymi możemy się wspólnie nacieszyć. Słuchajcie, tak sobie spacerujemy, jest pięknie, człowiek jest zrelaksowany, człowiek jest wypoczęty, a morze intensywnie pracuje, cały czas szumi. Słuchajcie, kiedy ono przerwie, przestanie, kiedy odpocznie. Ale tak serio, są takie momenty, kiedy morze jest spokojne, wyciszone i człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście jest nad morzem, czy nad jakimś jeziorem, czy ewentualnie nad innym akwenem wodnym. Słuchajcie, a my sobie wędrując tutaj możemy rozmyślać, możemy analizować, możemy dochodzić do różnych wniosków. I to jest piękne właśnie,
że tutaj jest nastrój właśnie do tego. Tutaj jest właśnie ta muzyka dla uszu. Słuchajcie, dla mnie to jest tak morze, szum morza i drugi taki ulubiony dźwięk to jest śpiew ptaków. Czasem te dwa dźwięki łączą się w jeden, ale chyba wolę każdy z nich osobno. Tak mi się wydaje, że wtedy to jest piękniejsze. Patrzcie, to jest ta woda, w której się kąpiecie w lato. Ona już trochę jest taka dzisiaj kolorystycznie inna. Nie jest brzydki kolor, ale nie jest też ładny. Ale jak wam pokazywałem na moich filmach, często kolor morza zależy od światła. Światło decyduje o kolorze morza. I w zależności jakie światło jest, taki kolor nam się ukazuje. Oczywiście nie mówię, że nie wiem, jakieś dziwne kolory fioletowe nam się pokaże. Nie. Ale zabarwienie tego odcieniu i seledynu, i niebieskiego, i takich zielonkawych wpadających w zależności właśnie od światła. Słuchajcie, a tu macie takie nasypy dalej, lasek, jakby umocnienie linii brzegowej Półwyspu Helskiego. To oczywiście to umocnienie było potrzebne i niezbędne, bo tak jak wcześniej powiedziałem, często się zdarzało, że ta linia brzegowa, ten półwysep był przerywany, właśnie wody się łączyły, zatoki z lądem, zatoki z morzem. Trochę się za bardzo rozpędziłem w tym analizowaniu. Patrzcie, jak pięknie w wodzie, w takiej, że tak powiem, niewzburzonej wodzie odbija się niebo. I jeszcze jedno spojrzenie na to, co potocznie niektórzy nazywają kałużą. Ale kałuża jest od deszczu, a tutaj morze jakby wybija tą wodę na zewnątrz. Słuchajcie, czuję dzisiaj takie lekkie zmęczenie, no bo kilkanaście kilometrów już przeszedłem, ale z drugiej strony bardzo fajnie się czuję. Tu kolejne. Patrzcie, jaki fajny motyw na zdjęciu. No i słuchajcie, tak sobie tym brzegiem tutaj zmierzamy do naszego wyjścia. Moje ulubione, numer 50. Za chwilę będzie i tam będziemy wychodzić z plaży. Jeszcze chwilę, spójrzcie, tutaj za drzewami chowa się słoneczko. Tutaj mamy jakiegoś towarzysza mojej drogi, ale uciekł już. To chyba nie mój towarzysz drogi był, skoro uciekł. A my sobie swobodnie zmierzamy do celu. Jeszcze chwila, podejdziemy na moment do latarni morskiej. Ta latarnia morska jest specyficzna, bo to jest jedna z mniejszych latarni morskich. A dodatkowo jest umiejscowiona na górce, czyli jest niewielka w ogóle ta latarnia morska. I jeszcze trzecią taką ciekawostkę, którą można o niej powiedzieć, to jest dodatkowo z blachy. Ściany ma z blachy. Patrzcie, jak ładnie słoneczko nam to wszystko tutaj rozświetliło. O, pokażę wam te słoneczko tutaj. Już powoli będzie zmierzać ku zachodowi, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę to słoneczko z nami pobędzie dzisiaj.
A ja już tutaj dostrzegam kątem oka wyjście, także jeszcze sekunda i powoli będziemy się żegnać z plażą. Patrzcie na te spienione wręcz morze. Taka piana jak w przypadku piwa. Słuchajcie, chyba tak, chyba to taka piana, aczkolwiek zapewne smak inny tej bym nie próbował. Patrzcie, jak się ładnie chmurki odbijają w tych kałużach. No dzisiaj ładnie, ale jeszcze nie tak ładnie, jak czasami potrafią. Spójrzmy, jak to w drugą stronę wygląda. O, też nie jest idealnie. Też jeszcze nie jest to, co bym chciał taki efekt osiągnąć. To nie jest on. Słuchajcie, jeszcze się chwilę napatrzcie, nacieście morzem, a ja za chwilę skręcam w bok. Fajnie, fajnie naprawdę to wygląda. Wszystko co piękne musi kiedyś się skończyć, więc jeszcze dwa kroki i skręcam z plaży. Jeszcze trochę szumu i uciekam. No i słuchajcie, to jest właśnie ten moment, że zaczynamy się oddalać od morza. Jeszcze chyba jak z wami się przejdę dzisiaj, powoli też tą relację będę kończył. Słuchajcie, chmury przepięknie dzisiaj podświetlone przez słońce. Słońce na razie nam uciekło, albo jest poniżej linii drzew, albo schowane za chmurami. Ale przez chwilę przepięknie rozświetlało nam tą naszą rzeczywistość na plaży. No i mamy wejście, wyjście numer 50. No tak, z tej strony to jest wyjście, z drugiej strony będzie wejście. O, spójrzcie, jeszcze jedno spojrzenie po plaży. Zmierzamy wyjście numer 50, to nasze. Tak tutaj, tu zarezerwowaliśmy, że tędy wyjdziemy z plaży. Słuchajcie, ja może na sekundę przyspieszę. No i już zwalniam. Tam jak widzicie, między drzewami widać latarnię morską. A tutaj taki obiekt, który został nazwany domem zdrojowym. Jak widzicie, światła się palą, czyli on funkcjonuje. Czyli nawet o tej porze roku możecie tu przyjechać. U góry ta latarnia morska, jak widzicie, ona jest na takim wzniesieniu. Niewysoka latarnia, no ale wzniesienie też robi swoje. Tu jest Urząd Morski w Gdyni, latarnia morska, jastarnia bez zwiedzania, czyli nie można jej zwiedzać. Tu macie informacje na temat tej latarni morskiej. Światło na niej zapalono w 1872 roku. Trochę sobie popatrzyliśmy na nią z daleka. No bliżej nie będziemy podchodzić. Jeszcze na sekundę wejdziemy na miasto i tam będę kończył dzisiejszą relację. Jeszcze spojrzenie w kierunku plaży. No plaży już nie widać. Tutaj park linowy,
atrakcja dla dzieciaków. A ja zmierzam już bezpośrednio kierunek sama miejscowość. Jeszcze jedno przejście przez tory kolejowe nas czeka. Tu macie takie fajne ścieżki, którymi możecie sobie pospacerować. Także naprawdę przyjazd tutaj może być atrakcyjnym przeżyciem i nie musicie gdzieś tam koniecznie wyjeżdżać do nie wiadomo jakich krajów. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem schodów. Siedem schodów. Spojrzenie, czy pociągu nie ma. Spojrzenie z drugiej strony, czy nie ma pociągu. No i schodzimy. I schodzimy w dół. Również po schodach jak chwila ostrożności, bo ze schodów zawsze można spaść. W drugą stronę raczej się nie poleci. O, wysoki krawężnik. I już trochę no, zachwiało. Słuchajcie, tak wygląda właśnie jastarnia zimą, ale zimą, kiedy nie ma śniegu. No i skręcamy sobie tutaj na boczek kółko zatoczone. Słuchajcie, powoli będę się z wami żegnał. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tej relacji, na tym spacerze. Naprawdę, mi było fajnie. Nie wiem jak wam. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, czy byście chcieli się podzielić tym, czy było fajnie, jak było na tym spacerze, piszcie w komentarzach. Na pewno z radością i z chęcią je czytam wszystkie i te, że tak powiem, w których coś się podoba i te, w których coś byście więcej chcieli zobaczyć i te, w których byście chcieli zupełnie coś innego zobaczyć. Także z przyjemnością wszystkie je czytam. No i słuchajcie, kończę. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, polubcie film, który wam się podobał. Tutaj chciałem również na sam koniec tej relacji podziękować osobom, które wspierają mój kanał. Można wspierać kwotą 5 zł miesięcznie, jeżeli ktoś ma taką ochotę. I w podziękowaniu właśnie tym osobom umieściłem filmy moje z Berlina na takiej osi, linii dla wspierających. Także bardzo dziękuję tym osobom i zachęcam je do obejrzenia tych filmów. Słuchajcie, ja bardzo wam wszystkim już dzisiaj dziękuję i kończę tą relację. Miło mi było z wami pochodzić po tej jastarni. Pozdrawiam was serdecznie. I życzę wam wszystkiego najlepszego, miłego dnia, wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie tą relację. No i słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Pozdrawiam.